Szanowny panie marszałku, szanowna pani marszałki, marszałek, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie premierze, słuchając dzisiaj wystąpień pana premiera i wszystkich pozostałych mówców aż do przerwy i po przerwie też częściowo, pomyślałem sobie, że my, parlament, pan premier, rząd, zapominają często o tym, co to jest państwo. Państwo jest gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich. Tylko i aż państwo ma nie robić niczego więcej. Ma powodować pełną wolność, ale gwarantować prawa i wolności. Ale czy w tym momencie to państwo gwarantuje? Jeżeli w tym momencie na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego jest kilkanaście parabanków i one w tym momencie, panie premierze, przyjmują wpłaty od naszych obywateli. I pewnie w tym momencie właśnie te kilkanaście ostrzeżeń, te firmy spowodują, że za pół roku wybuchnie kolejna afera. Może nie tak medialna, bo powiedzmy szczerze, gdyby tenże Marcin P. nie założył tych słynnych linii lotniczych OLT i nie brał 99 zł za przelot do Gdańska, gdzie wiadomo, że co najmniej musi to kosztować 200 zł, to czy byłaby ta afera? On by sobie dalej pracował, zbierał to pieniądze za złoto, złota miałbym 51 kg, a prokuratura we Wrzeszczu postępowałaby tak samo jak do momentu, kiedy ta sprawa nie stała się medialna. Tak myślą obywatele. Powiem jeszcze więcej. Cieszę się, że jest przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. W Polsce w tej chwili funkcjonuje mnóstwo, chciałbym się dowiedzieć od pana przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, pana Andrzeja Kubiaka, firm światowych na zasadzie tak zwanych platform inwestycyjnych, na zasadzie tak zwanych paszportów europejskich. I codziennie w mediach głównych są reklamy. Te firmy na polskim obszarze zbierają pieniądze od polskich obywateli. Bez żadnej gwarancji dla polskich obywateli, że zostaną nawet pieniądze zwrócone. A wręcz przeciwnie, jest gwarancja, że nie będą zwrócone. Powiem więcej. Polska chwaliła się i to cały czas, w tym momencie, kiedy my tutaj debatujemy, polscy obywatele są narażeni na te wszystkie konsekwencje. Teraz, o godzinie 14:10 jestem przekonany, że w wielu miejscach w Polsce do tych parabanków i do tych platform inwestycyjnych wpłacane są pieniądze. I co? I co się dzieje? Nic. Kompletnie. Czy w tych wszystkich sprawach, panie prokuratorze generalny, prokuratura działa? Czy w tamtych innych sprawach ktoś jest zamykany? Nie. To się dzieje. Czy my z Komisji Nadzoru Finansowego znamy nawet nazwy tych platform inwestycyjnych funkcjonujących na zasadzie paszportu europejskiego? Nie, nie znamy. Bo Komisja Nadzoru Bankowego odpowiedziała, że nie nadzoruje tego rodzaju instytucji i przedsięwzięć. To kto nadzoruje? Kto tu rządzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej? Jak nazywa się organ władzy wykonawczej? Nazywa się Rada Ministrów pod kierunkiem pana premiera Donalda Tuska. Będę krzyczał, bo ja krzyczę w imieniu obywateli, którzy nie chcą być w tej chwili pokrzywdzeni, którzy chcą, aby rząd gwarantował ich prawa, ich interesy. Drodzy państwo, i kolejna sprawa już niezwykle ważna. Kwestia prokuratury. Kwestia prokuratury. Cztery lata temu z panem ministrem Świąkalskim odbyła się debata, zostały przyjęte założenia reformy prokuratury.
Dzisiejsza prokuratura, mówił o tym mój przedmówca, to jest wytwór czasów stalinowskich. Ta ustawa pierwsza, która zlikwidowała sędziów śledczych i zlikwidowała prokuratury przy sądach, jest z roku 1950. To był okres stalinizmu i tego rodzaju model prokuratury był potrzebny dla właściwych tamtemu czasowi celów. Ostatnia ustawa, która dzisiaj obowiązuje, to jest rok 1985. Byliśmy przekonani, i polska opinia publiczna, i świat prawniczy, że ta reforma zostanie dokonana. Niestety, minister Ćwiąkalski został odwołany, później przyszły osoby, które nie bardzo się na tym znały, acz w końcu pod koniec kadencji, w roku 2009, doszło do pierwszego etapu. Do pierwszego etapu rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i, co ważne, zmiany artykułu 8, który zmienił system nadzoru. Przecież, a od początku tej kadencji słyszymy, że ma być utworzona komisja specjalna nadzorująca działania prokuratorów, że ma być inna forma nadzoru Sejmu nad prokuraturą. Tam. To jest elementarz. Pan premier zresztą o tym powiedział i się cieszę. Tutaj, jak podejmujemy decyzje, mniej czy bardziej świadomie, stosujemy kryteria polityczne. Ale są takie organy w Polsce, które muszą kierować się tylko prawem. To jest prokuratura i to są sądy. I dlatego sądy i prokuratura muszą być jak najdalej od polityki. Nie może być żadnego wpływu polityka, który ma swoje własne interesy wyborcze, na jakąkolwiek działalność prokuratury. To powoduje, że dopiero wtedy możemy mówić o jakości państwa. Kolejnym krokiem jest oczywiście doprowadzenie do sytuacji normalnej w demokratycznym państwie prawnym. Że po pierwsze, prokuratorzy, jak to w ustawie zostało napisane, zajmują się ochroną prawa, czyli występowaniem przed sądami, od początku do końca z pełną odpowiedzialnością, a policja, ABW i inne struktury, organy podległe rządowi zajmują się czynnościami faktycznymi, czyli śledztwem. I po to potrzebne jest stworzenie prokuratury jako elementu wymiaru sprawiedliwości, czyli prokuratura przy sądach, a prokurator jest niezależny, ale ponosi odpowiedzialność za każdą swoją czynność. Jak będzie zły, to tak jak adwokat nie będzie miał zlecane tego, aby reprezentować wszystkich obywateli. No i co w tej sprawie? Minister rządu Donalda Tuska w roku 2008 zobowiązał się. I co? I dlatego mamy takie konsekwencje, że prokuratura jest rozchwiana, nie wiadomo jaki jest system nadzoru, że prokurator generalny niewiele może zrobić, że nie ma tego systemu kontroli własnych ludzi, którzy mogą sprawdzić skargę na jakąś prokuraturę w Polsce. A gdyby zrobić? 3 lata, 2008-2011, mielibyśmy to już gotowy model, panie premierze. I może nie byłoby tego, co w Gdańsku, Brzeszczu. Szanowni państwo, problem jeszcze jest dużo poważniejszy. Problem również polega na tym, że cały system wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest niestety systemem wiedzy merytorycznej. Dzisiaj po reformach Ziobry i przy tym, jak obniża się poziom wiedzy prawniczej absolwentów szkół wyższych, bo na jednym roku jest po kilka tysięcy ludzi, a szkoły prywatne nie mają właściwej kadry co do zasady, aplikacji prawie w tej chwili nie ma, powoduje, że ludzie, którzy dostają się do zawodu adwokata, sędziego, prokuratora, po prostu nie są przygotowani. Oni dopiero, i to są ludzie często 30-letni, jest wielu wybitnych, ale co do zasady oni po prostu nie mają wiedzy. Również nie mają tych kwestii etycznych. I jak ktoś się spyta, czy tam był przypadek w tej prokuraturze Gdańsk-Brzeszcz, być może, ale ja wiem też, że bardzo częsty jest strach sędziów nawet,
wtedy, kiedy mają orzec w sprawie medialnej o tymczasowym aresztowaniu i wiedzą, że jak orzekną za tymczasowym aresztowaniem, to nikt nie będzie miał pretensji. Jak orzekną odwrotnie, to będą te pretensje. Krajowa Szkoła Prokuratury i Sądownictwa nie spełnia swojego zadania. Nie spełnia za czasów Platformy. No jak to? Nie spełnia swojego zadania. Muszą być szkolenia dla sędziów. Sprawa gospodarczego, sprawa finansowego. No i na końcu to, co też mój przedmówca mówił, bo to jest projekt złożony do laski marszałkowskiej w roku również 2008. Muszą być powołane w wydziałach, w sądach okręgowych specjalne wydziały do spraw postępowania przygotowawczego. Sędziowie, którzy później orzekają w sprawach karnych, merytorycznie, oni po prostu nie mogą śledzić podejmowania decyzji na etapie śledztwa. Od tego musi być konkretny sędzia w wydziale specjalnym i odpowiednio przygotowany. Szanowny panie premierze, problemów tu jest mnóstwo. Tylko najważniejsze, żebyśmy z tej debaty nie wyszli poobijani, tylko żebyśmy wyszli z przeświadczeniem, że tego rodzaju sytuacje nie mogą się powtórzyć. Żebyśmy nie traktowali afery Amber Gold jako afery wyizolowanej, tylko traktowali jako wynik niestety systemu. Jak już powiedziałem, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie nadzorowała tego rodzaju sytuacji, czyli działalności parabankowej, parainwestycyjnej, to będziemy mieli ciągle z tego rodzaju aferami. Dlatego też, Wysoka Izbo, my przygotowaliśmy już 2 tygodnie temu projekt ustawy o ochronie osób korzystających z usług parabankowych. Uważamy, że tak, jak doprowadziliśmy do tego wcześniej, w zakresie energetyki, w zakresie ubezpieczeń, że są państwowe regulatory, w zakresie usług bankowych również, to musi być również regulator dotyczący warunków umowy, dotyczący odsetek, dotyczący tak zwanych klauzul niedopuszczalnych, które znajdują się w tego rodzaju umowach z klientami tego rodzaju instytucji. Nikt nie chce, abyśmy ograniczali działalność gospodarczą, ale chcemy zagwarantować bezpieczeństwo ekonomiczne osób, które korzystają z tego rodzaju usług. I te osoby mają prawo się tego domagać. Jeżeli nie pójdzie cała reforma nadzoru finansowego w tym kierunku, no to panie premierze, pewnie już nie będzie debaty, bo ta debata oczywiście ma różne przyczyny, w tym polityczne. Ale jestem przekonany, że wtedy znowu będzie mnóstwo, tysiące obywateli, którzy za jakiś czas przez inną firmę będą pokrzywdzeni. I na końcu, tak naprawdę wyciągnijmy nie dla siebie, nie dla rządu, nie do parlamentu wnioski z tej całej sytuacji. Wyciągnijmy wnioski dla obywateli, że tak naprawdę codziennie musimy rozglądać się wokół siebie. Bo ja naprawdę obserwowałem przez ostatnie 2 lata w każdym tygodniku mainstreamowym i prawicowym, w każdej gazecie wielkie płachty reklamy Amber Gold. Już na ironię zakrawa to, że w Warszawie główny punkt Amber Gold na ulicy Świętokrzyskiej przy Mazowieckiej jest 200 metrów od siedziby głównej Narodowego Banku Polskiego i panie ministrze Rostowski, no 400 metrów po tej samej stronie ulicy Świętokrzyskiej, co gmach ministra finansów. Pan zatrudnia 2000 urzędników, mogę się mylić. Jestem przekonany, że duża część z nich codziennie koło tej wielkiej płachty, koło tego punktu Amber Gold przechodziła. I co, nie miała żadnej refleksji? Czy mamy tu do czynienia z jakimś takim działaniem, że ludzie nie patrzą wokół siebie?
Komisja Nadzoru Finansowego mieści się przecież też w tym gmachu. Ja się zastanawiam, drodzy państwo, jak to jest. Ja widziałem wielkie płachty na budowanych domach. Wielkie, takie największe, jakie możliwe. Bo rząd przyjął odpowiedzialność wykonawczą. I moi drodzy, jeżeli wy chcecie i pani poseł chce przerzucić odpowiedzialność na opozycję, to zamieńmy się miejscami. Dziękuję bardzo.